śpiewa dzisiaj bohaterem wieczoru. Lata 70. w zasadzie końcówka, gdy on, bohater w zasadzie dwóch przebojów w Polsce. Mm-hmm. Ale jakich śpiewał, przebojów? To zwłaszcza przy jednym kobiety prawie mdlały. Ciekawe, który masz na myśli? No ten o tym, że kobiety nie zawsze należy wierzyć kobietom. No, ale o wiesz to, co? Oto on. Co ja tutaj robię, sto pomysłów, by tu żyć. Czego tutaj szukam, skoro tu nie ma nic? Romek Czystaw. Witamy, cześć kochany. Cześć. Romek, siadaj. Romek, a w zasadzie... Rzeczywiście, co ja tutaj robię? Przyjechałeś specjalnie z Emiratów Arabskich do biblioteki. Zgadza się, właśnie. Mnie raz pytają na przykład w pracy znajomi, kto będzie gościem programu. I mówiłem, Romek Czystaw. Romek, kto to jest? O co chodzi w ogóle? Ale zaraz się wszystko wyda. No jak tam, długa podróż z Emiratów? No to zależy, jakimi liniami, jakie połączenie. W każdym razie, no... Ten pierwszy Romek, ty jesteś warszawiakiem, śpiewałeś kiedyś ze Zbyszkiem Hołdysem, Dzieci Warszawy to były. Dzikie dziecko. Kwiaty Warszawy. Kwiaty Warszawy. Dzikie dziecko, ale to czasy dawne. O, to. I nie mamy parę, żadnych parę takich składanek ze Zbyszkiem mieliśmy. Słuchaj, Bąbelek. Tak, Bąbelek, tak jest. Ksywka Bąbelek, tak. Nawet jest wiele osób, które w tamtym okresie znały mnie tylko jako Bąbel. Nie wiedziały, jak masz na imię, jak się nazywasz. A czy ty występujesz w tych Emiratach jako Romek Czystaw, czy masz jakiś pseudonim? Tak, oczywiście Romek Zbęd. Romek Zbęd. A gdyby to tak właśnie obywatele kraju chcieli cię powitać, zapowiedzieć po polsku, to jak to mówią? Jak wymawiają twoje nazwisko? Nazwiska nie wymawiają, nie tego. Ale Romek jest bardzo prosty. I co, grasz w hotelach eleganckich? W hotelach eleganckich, 4-5-gwiazdkowych, w barach typu amerykańskiego, angielskiego, w takich typowych pubach, gdzie no to rozumiem, mogę śpiewać taką trochę ostrzejszą muzykę. Ale nie śpiewasz, nie wiesz nigdy kobiecie tam? Nie, niestety nie. Nie. No to jakoś w takim razie... Specjalnie nie jestem masochistą, nie katuję się. Ale teraz sobie coś obejrzyj sobie coś. Romek Czystaw i Budka Suflera. Słuchaj, zauważyłem, że zgrabne nogi miałeś. Ale jaki miałeś rajstuski, Właśnie tego się obawiałem, że wyciągniecie takie nagranie akurat. No nie wiem, wszyscy wtedy tak domyślaliśmy się, że te stroje, bo nas ubrali w telewizji. Znaczy przyszliście na nagranie i były tak, i byliśmy stroje. Tak, normalnie w dżinsach i tego. Nie może być tak, to muszą być jakieś stroje i przynieśli nam chyba po sabacie albo po jakimś takim, zespół baletowy. Tak, zespół słynny Małgosi Potockiej Sabat, tak. Także, były lepsze wersje. No, ale ta jest taka... Romek Lipko, jaki natchniony za klawiszem. Janek Borysewicz na gitarze. Wszyscy pięknie wyglądali. No, ale rzeczywiście to przyjemnie było zobaczyć. Oczywiście dziękuję bardzo. Muszę się przyczepić do tego tekstu, ale to właściwie się do Andrzeja Mogielnickiego w tym momencie przyczepiam. Też drogi Andrzeju. Też nie. On narrator. On przecież tekst mówi, że to spotkało się jakiegoś tam facia, no ale który to jest mówi, taki to... antyfeministyczny tekst, naprawdę, no. Ale, Romek, a ty pamiętasz w ogóle jeszcze te teksty? No, to znaczy, tak... Nie za bardzo? Nie za bardzo. To znaczy, oczywiście znam, ale tak ciurkiem na pamięć od początku do końca... Jak się stało, że pożegnałeś się z Budką? No właśnie, bo ja przeczytałam, że z powodu jakichś kłopotów z głosem. Teraz przeczytałam, bo wtedy nie słyszałam o tym. Nie, no plotek to było różnych milion. To ja nawet słyszałem, że ja mieszkam na stałe w ogóle w Egipcie i że mam trzy żony, czy tam coś takiego. A masz cztery? No tak, a mam pięć. Dobrze. Słuchaj, to my zaraz sprawdzimy twój głos. Jak to było? Nie wiesz nigdy kobiecie? Nie. To proszę, ja byłem wykonawcą. To ja się nie podpisuję pod tym. No absolutnie. Ja zawsze wierzyłem kobietom. Żebyś to zanucił. Zanucił? Teraz u nas, tak. A poczekaj, bo... no dobrze. Zanucisz? No, spróbuj.
Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. No coś takiego. Nie, bo ja myślałam, tam że nie po, ma melodii. Że po arabsku zaśpiewasz, bo... Po arabsku, nie wiesz, nigdy kobiecie nie wiem. Nie, nie, po arabsku cokolwiek, bo, cokolwiek, bo już chyba mówisz po arabsku, jak tam jesteś, nie, w, jesteś nie. W krajach arabskich, występujesz od lat ilu? Znam angielski dosyć płynnie i wystarczy znać i każdy mówi ale po angielsku. Ale ile lat tam już w ogóle jesteś, bo przedtem byłeś w Bagdadzie, znaczy, wiem... No wyjeżdżam od co 22 lat do... Właściwie byłem wszędzie w tych krajach Zatoki Perskiej. I kto przychodzi na koncerty tam? No miejscowi, przybysze z całego świata, goście hotelowi. No, w każdym razie prawie... tam jest, żyje w Emiratach, żyje 180 narodowości i wszyscy żyją w pokoju. A czy to prawda, że kiedyś Saddam Hussein przyszedł na twój koncert w Bagdadzie? To znaczy, owszem, no tak, tak było. Dwa czy trzy razy zdarzyło się śpiewać dla niego. To znaczy, on był jednym z gości, tam przyszedł z jakimś, nie wiem, dyplomatą. Oczywiście pod obstawą i z maszynowcami. Ale podobno Ałę Pugaczową też poznałeś. A to na trasie w Związku Radzieckim kiedyś tak z się Budką zdarzyło, z Budką w 81 roku. I tam chyba w Kazaniu, ile dobrze pamiętam, ją spotkaliśmy, ale po naszym spotkaniu chyba odwołała ze dwa czy trzy dni koncertu. Trzy koncerty, słyszałam, odwołała. No trzy hale to trzy dni, tak jakby. Albo ale dwa, hale to dwa drgała dni. Potrafi. Słucham? Odwołać hale, hale, koncert w hali to no, mogła tam, tylko. Ale ona dlaczego była, ona odwołała te koncerty, drogi Romualdzie? No bo wesoło było, tak się tego. To jak spotkaliśmy, powspominaliśmy to. Tego, to... Się mówi, że bogato było, tak? Bogato było, tak. Było bardzo bogato. Bardzo. Czy u niej w apartamencie tam był czy stół bilardowy, wszystko. No proszę. To ona śpiewała taką piosenkę, która była trochę zakazana w Związku Radzieckim. Tak nie do końca zakazana. A teraz będzie nasza polska zakazana piosenka. No właśnie, w wykonaniu Romka Czystawa, z którą się różne historie wiążą. Ona była, to nagranie, które mamy, było specjalnie zrobione do listy przebojów pierwszego programu telewizji. Jakoś tak nie zostało puszczone, właśnie dlatego, że był to zakaz. No tak, bo to było, bo to piosenka, która powstała tuż przed stanem wojennym chyba, tak. Potem nastąpił stan wojenny. W 81 roku. I stała się właśnie... W 80 roku była piosenką stanu wojennego. Stanu wojennego. A czy to prawda, że jak wyście śpiewali to na estradzie, to ludzie rzucali pieniądze i potem musieliście zakładać... Znaczy to ja poleciałem któregoś dnia do sklepu, musiałem kupić gogle. 5 par gogli kupiłem, dałem chłopakom, dlatego że... Tłum rzucał... PRL-owski ciężki tak, był. Ale były 20-złotówki i dziesiątki. I zawsze było paru takich, co celowało, więc trzeba było. I tak jak Budka Suflera, proszę Państwa, zakładała gogle, wiadomo było, że będzie piosenka za ostatni grosz, tak, prawda? Tak, było, no tak. Ale to wspaniałe, wspaniałe wspomnienie. To był, no pewnie. To był taki nieustanny, srebrny deszcz. Naprawdę. Nie wiem, skąd ludzie mieli tyle drobnych. Może tylko to. Same drobne może mieli tylko to mieli, bo tylko to za ostatni gracz. Tak. No ale nie wiem, czy wiesz, że to jest nieszczęśliwa dla Krzyśka piosenka. Nie, ja myślę, że szczęśliwa. To znaczy, ja nie mogę teraz udać szoku, bo dowiedziałem się o tym dosłownie 30 minut przed programem. I przeżyłem szok, rzeczywiście. A nie wiedziałeś do tej pory? Nie tak? Wiedziałem do tej pory i. Opowiadaj. No to było tak, że. Po pewnym czasie, po 13 grudnia, wezwano mnie do pracy. Ja dużo robiłem przedtem programów nocnych na żywo. No i to już było tam kilka tygodni, bo to było chyba już w lutym. Nie, ale chyba jeszcze w styczniu. No i nagrałem właśnie tego programu, między innymi tę piosenkę. I wtedy kierownik redakcji, prawda, bo nie wolno było na żywo robić programu, wtedy zapytał, dlaczego ja tę piosenkę wgrałem. No więc, bo to fajny numer, bo to przebój w ogóle. No jak to? Przecież ty nie rozumiesz sytuacji, w której żyjemy. Chcesz mówić ludziom, że nie ma pieniędzy w kraju, że jest tak szaro i beznadziejnie. Bo no było to masz bardzo tą kolorowo, piosenkę. Tak. No. Masz wyciąć tą piosenkę. Ja mówię, nie, dlatego, że ja ją, mi się podoba i nie chcę to zrobić. Nie zrobisz tego? Nie. No to nie pracujesz. No i tak przestałem pracować w radiu po pierwszym dniu pracy. Ale to w sumie jest nie ma tego złego. Puenta. Tak, dlatego, że no, potem... jesteśmy po tylu latach znowu nie, ale on razem. Wtedy poszedł do telewizji pracować, no tak? Tak, tak. Było. I zostałem bezrobotny i wtedy jakoś tak z Wojtkiem Pianowskim się spotkaliśmy i postanowiliśmy, że coś zrobimy od w telewizorze. O, piękna puenta, słyszałeś? Jesteś mocniejszy od komuny. No pewnie. No, naprawdę. A tobie, słuchaj, pozostały ten srebrny deszcz pieniędzy teraz, podejrzewam, również w tych Emiratach.
No to znaczy, nie, no bez przesady, no po prostu ja żyję bardzo skromnie. I oczywiście jest to sposób na życie, no ale nie żeby akurat tam... No to. A teraz proszę, żeby państwo uważnie posłuchali tej piosenki i tego tekstu, który wtedy był zakazany. I jak się dzisiaj tego słucha, to jest po prostu tak niesamowicie jakieś irracjonalne, surrealistyczne. Jak można było w ogóle jak tak można myśleć. Było tak myśleć i zakazać nadawania takiej piosenki. Suflera za ostatni grosz, z jakim sentymentem patrzyłam na twoją kurtkę ramoneskę. To był obiekt Boże marzeń, tak, ja żeby taką kurtkę mieć. Tak się ona nazywa. Ktoś to przywiózł z Danii. Z Danii, bo miałeś duńską flagę tak, tutaj. Tak, wiem już co. To było szyte dla żużlowców chyba. Duńskich? Duńskich? Chyba tak. No bo miała, była duński. To duńska flaga, no proszę. Nie wiem, im się nie spodobało, ktoś to przywiózł, nie. No to wiem, że dla żużlowców było. Ale wyglądaliście troszkę tak jak nad grobem. Nie, no, mieli piękny makijaż, mi się właśnie podobaliście. Romek Lipko trochę, jak tak. Wyglądał, taki nawiedzony, natchniony muzyk, no tak, naprawdę, tak. Mi się podobało.